Dzień dobry, witam w liberalnej niedzieli. Dzisiaj powiem o tej podmiance, jakiej dokonała Platforma Obywatelska, czy Koalicja Obywatelska, czy jak ją niektórzy nazywają, postkomuną. Podmianka kandydata na prezydenta. Otóż skompromitowana przynajmniej od czasów kradzieży środków z OFE, czyli 2013-2014 rok, kompletnie skompromitowana partia. Zastąpiła Małgorzatę Kidawę-Błońską, kompletnie nijaką, popełniającą mnóstwo gaf, zastąpiła Rafałem Trzaskowskim, czyli obecnym prezydentem Warszawy. No, przyczyny są dosyć znane, dramatycznie niskie poparcie dla pani Kidawy-Błońskiej, poparcie pomiędzy 2 a 4%, no, ale wybrali na jej miejsce właściwie jeszcze gorzej, no bo nijakość oczywiście w polityce jest dramatyczną wadą. Natomiast kandydat, którym zastąpili panią Kidawę-Błońską, no to jest może osoba znacznie bardziej wyrazista, ale wyrazista w sensie właśnie tego, że stanowi no takie kompletnie ekstremistyczne, skrajne, totalne lewackie skrzydło Platformy Obywatelskiej. Czy to jest odpowiedź na PiS? No, na takiej polaryzacji odpowiedź wobec PiS, no, na takiej polaryzacji sceny politycznej na PiS i Platformę Obywatelską obydwie strony opierają swoją politykę, swoją strategię polityczną od właściwie wielu lat. No i w ten sposób żyją ze sobą właściwie w symbiozie, tak? Tworzą właśnie tenże duopol Platformy PiS-u, sprawiają taką fałszywą iluzję, że albo PiS, albo PO, czyli że wybór jest między jedną mafią, a drugą mafią. Jeśli nie chcemy, żeby rządził PiS, to musimy wybrać Platformę Obywatelską albo na odwrót. No, zupełnie fałszywa alternatywa. To są obydwie partie socjalistyczne, obydwie nastawione na traktowanie państwa jak takiego własnego partyjnego folwarku i traktowanie podatników jako takie dojne krowy, których można wykorzystywać właściwie bezkarnie, bez żadnych limitów. Obydwie te partie oczywiście w żaden sposób nie troszczą się o wolność jednostki, czy to o wolność polityczną, czy to o wolność gospodarczą. No i obydwie wykazują się skrajną hipokryzją. Ot, weźmy chociażby przykład z wczoraj i tego strajku przedsiębiorców. No oczywiście, bandytyzm pisowskiej milicji, nielegalne zakazy zgromadzeń, przestępstwa popełniane przez funkcjonariuszy, no bo funkcjonariusze, którzy utrudniali czy uniemożliwiali legalną demonstrację, popełniali przestępstwo z artykułu 260 kodeksu karnego, który właśnie mówi o udaremnianiu przemocą legalnego zgromadzenia. Do tego inne przestępstwo, jakim było zatrzymanie senatora, ataki milicji na legalną manifestację z użyciem gazu, z użyciem innych tak zwanych środków przymusu bezpośredniego. PiS to oczywiście partia stricte bolszewicka. To są bolszewicy, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. No ale czy Platforma Obywatelska jest tu tą jaśniejszą stroną mocy? Weźmy wczorajszy tweet Rafała Trzaskowskiego po tych właśnie zajściach, po tych bandyckich atakach milicji na strajk przedsiębiorców. Przeczytam ten tweet Rafała Trzaskowskiego. Jako prezydent Warszawy nie akceptuję sposobu, w jaki dziś potraktowano protestujących przedsiębiorców. Nie zgadzam się, aby Warszawa ani żadne inne miasto w Polsce było miejscem, w którym policyjna pałka jest jedynym argumentem rządu. Potrzebny jest dialog, a nie przemoc. No więc wracam do tego pytania. Czy Platforma Obywatelska jest tu po tej jaśniejszej stronie mocy? Nie, nie jest. To właśnie podlegli Rafałowi Trzaskowskiemu urzędnicy zaniedbali swój obowiązek zarejestrowania legalnego, prawidłowo zgłoszonego zgromadzenia, nawet po wyroku sądu, który właśnie ukazywał bezprawność działań władz Warszawy, które nie chciały właśnie wcześniej i przed tym wyrokiem zarejestrować zgromadzenia. To rzeczniczka, to rzecznik, pani rzecznik ratusza kłamała, bezczelnie kłamała, że zgromadzenie, jeśli się odbędzie, będzie nielegalne. Więc właśnie to urzędnicy
w żaden sposób nie usprawiedliwiając pisowskiego i milicyjnego bandytyzmu, to właśnie podlegli Trzaskowskiemu urzędnicy dali pisowskiej milicji pretekst do tego, żeby atakować demonstrantów. Ale przyjrzyjmy się dokonaniom Rafała Trzaskowskiego jako prezydenta Warszawy. Dokonaniom oczywiście w cudzysłowie. No, właściwie takim głównym punktem rządów Trzaskowskiego jest ideologiczna krucjata przeciwko zmotoryzowanej większości. Rafał Trzaskowski kłamał w kampanii wyborczej, że nie zgodzi się na zwężenie ulicy Górczewskiej, bo tym planom zwężenia przeciwstawiali się mieszkańcy, zarówno mieszkańcy Woli i Bemowa, jak i mieszkańcy innych dzielnic, którzy po prostu z tej ulicy korzystają. I co się stało po wyborach? Rafał Trzaskowski doprowadził do zwężenia ulicy Górczewskiej, czyli po prostu bezczelnie, ordynarnie kłamał. No, dokonują się oczywiście też zwężenia innych jezdni, na przykład cichaczem bez żadnych konsultacji pod pozorem remontu torowiska tramwajowego została zwężona ulica Grochowska, przez co stała się bardzo niebezpieczna, bo bardzo kręta, były tam ostatnio właśnie wypadki. Inne takie zwężenia są planowane, chcą na przykład Grójecką zwęzić teraz właśnie. Wiedzą Państwo, Rafał Trzaskowski mówi, że Warszawa teraz w obliczu pandemii nie ma pieniędzy. No, ale jakoś starczyło mu pieniędzy na to, żeby już właśnie w trakcie tej całej korona epidemii, już w trakcie tej całej akcji z koronawirusem, właśnie zaczyna się zwężenie Alei Jana Pawła II i wytyczanie tam przejść naziemnych. Inwestycja wielomilionowa, której jedynym efektem, absolutnie jedynym efektem tej inwestycji będą gigantyczne korki w centrum Warszawy na właściwie jednej z najważniejszych ulic i jednym z najważniejszych skrzyżowań. Czysta złośliwość wobec kierowców, kosztująca wiele milionów, no ale właśnie o to mu chodzi, żeby zrobić na złość. Planują też oczywiście jeszcze zwężenia kolejnych ulic. Tam się mówi o Grójeckiej, tam się mówi o wielu innych ważnych arteriach. Niektórzy nawet tacy najbardziej radykalni ekstremiści związani z warszawskim ratuszem, to nawet marszałkowską chcą jeszcze zwężyć. Co dalej? Jeszcze wokół Ronda Dmowskiego, a więc innego skrzyżowania, też chcą wytyczyć pasy, mimo że są tam wygodne przejścia podziemne. Te pasy są właśnie po to, żeby i to skrzyżowanie zakorkować. Temu nawet wiceprezydent Soszyński się przeciwstawiał. Chyba jedyna rozsądna osoba w otoczeniu Rafała Trzaskowskiego, no ale Trzaskowski powiedział, że i tak to się dokona, mimo właśnie tej słusznej krytyki wiceprezydenta Soszyńskiego. Oczywiście chcą łupić kierowców także haraczem parkingowym, czyli tą opłatą za parkowanie w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego. Właśnie w tym tygodniu pod dyktando Trzaskowskiego, zdominowana przez Platformę Obłudników Rada Warszawy przegłosowała rozszerzenie strefy płatnego parkowania na Woli i na Pradze. Tam oczywiście ZDM twierdził, że mieszkańcy tego chcieli, co jest oczywistą nieprawdą. No ale oni zawsze tak mówią, prawda? Cokolwiek, choćby najbardziej absurdalne zmiany wprowadzali, to oni i tak będą twierdzili, że mieszkańcy tak chcieli. Teraz się okazuje, że chcą podwyższyć kary za nieopłacenie tego haraczu parkingowego. Dzisiaj to kosztuje 50 zł. Chcą, żeby to była kwota równa kwocie mandatu za brak biletów komunikacji miejskiej, czyli 200 kilkadziesiąt złotych. Wprawdzie udało się to zastopować na jednej z komisji w Radzie Warszawy w tym tygodniu, ale już Trzaskowski zapowiedział, że na kolejnej sesji to on wróci z tym pomysłem i że zrównają te kary za nieopłacenie haraczu parkingowego z karą za brak biletów komunikacji
miejskiej. No, ale to jeśli chcą tak zrównywać, to gdyby nie byli totalnymi hipokrytami, to powinni również zrównywać same te opłaty. Otóż miesięczny bilet komunikacji miejskiej kosztuje około 100 zł. Tutaj są troszkę różnice, troszeczkę poniżej, jeśli się ma tak zwaną kartę warszawiaka, troszeczkę wyżej, troszeczkę więcej, jeśli się jej nie ma, ale jest to około 100 zł miesięcznie w obydwu wypadkach. Tymczasem parkowanie przez miesiąc w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego w centrum Warszawy, i to jeszcze przed planowanymi podwyżkami, bo oczywiście Trzaskowski chce podwyższyć wysokość haraczu parkingowego, ale nawet przed podwyżką wysokości haraczu parkingowego miesiąc parkowania w strefie wiąże się z opłatą około 600 zł. No więc jeśli chcą zrównywać kary, to może niech też zrównają opłaty. Ale nie, bo oczywiście skrajnie lewacka ideologia antysamochodowa Trzaskowskiemu na to nie pozwala. Jeśli chodzi o te właśnie haracze parkingowe, no to wydawało się, że chociaż oczywistą rzeczą, właśnie jeśli mówimy o tej całej pandemii koronawirusa i tak dalej, ja jestem przeciwny oczywiście większości tych restrykcji, no ale wiadomo, że można ludziom dać takie miękkie środki, żeby rzeczywiście niepotrzebnie nie kumulowali się w różnych miejscach, na przykład w komunikacji zbiorowej. No najlepszym oczywiście sposobem jest to, żeby zamiast komunikacją zbiorową bezpieczniej podróżować własnym samochodem. Więc oczywiste jest, że chociażby w wypadku tej pandemii należałoby zawiesić obowiązywanie haraczu parkingowego. Wszyscy o to apelowali. Apelowały o to normalne organizacje miejskie, nie mówię o tych lewackich tak zwanych aktywistach, tylko te organizacje miejskie, które naprawdę troszczą się o mieszkańców, w tym Stowarzyszenie Lubię Miasto, do którego należę, apelowały o to właściwie wszystkie poza Platformą i może jakąś tam skrajną lewicą partie polityczne, apelował o to nawet rząd. Nie, Trzaskowski przez cały okres tej epidemii nie zawiesił haraczu parkingowego, czyli de facto chciał zmuszać ludzi, żeby korzystali z komunikacji zbiorowej, a nie z bezpieczniejszego, z o wiele bezpieczniejszego samochodu. No, oczywiście rządy Trzaskowskiego to także odłożenie w czasie po raz kolejny, no najważniejszej chyba inwestycji drogowej, to znaczy budowy obwodnicy Pragi, tego, czyli połączenia drogowego pomiędzy Grochowem a Targówkiem. Znowuż się nie doczekamy go przez wiele lat, pewnie przez lata też się nie doczekamy mostu Krasińskiego. Dodatkowo oczywiście tak sobie Trzaskowski nie radzi z zarządzaniem miastem, że dramatycznie podwyższył opłaty za wywóz śmieci, które teraz, się, jak się okazuje, pewnie niedługo będą jeszcze bardziej rosły. Co jeszcze z takich, można powiedzieć, obrazków prezydentury Trzaskowskiego? No tam czajkę to chyba wszyscy pamiętają, prawda, i wiemy, co płynęło Wisłą, kompletna nieporadność w zarządzaniu kryzysowym przy okazji tamtej sytuacji. No, wracając może jeszcze do tej jego ideologicznej krucjaty przeciw kierowcom, pamiętamy palety na Placu Bankowym przez całe lato tylko po to, żeby wyłączyć ileś miejsc parkingowych. Pamiętamy na złość mieszkańcom Pragi zamykanie latem ulicy Ząbkowskiej. Też na Pradze na złość mieszkańcom zaślepioną ulicę Wileńską. W centrum Warszawy planuje się zakorkować jeszcze centrum w taki sposób, że nie będzie tego przesmyku pomiędzy Świętokrzyską a Alejami Jerozolimskimi, bo ma powstać tak zwany Plac Pięciu Rogów. Po co? No właśnie po to, żeby utrudnić ludziom poruszanie się. No a z innych tematów, także ideologicznych, ale już poza kwestią kierowców, no Trzaskowski słynie z tego, że chce
ingerować w prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, wprowadzając do szkół, próbując prowadzić do szkół tak zwanych edukatorów seksualnych. No i wreszcie, może wróćmy do tematu wolności zgromadzeń, już w oderwaniu od tematu pandemii. Przypomnijmy sobie, jak rok temu Trzaskowski próbował nielegalnie zakazać Marszu Suwerenności 1 maja, tego właśnie organizowanego przez Konfederację. Sąd jego bandycki zakaz uchylił, ale sam fakt, że próbował zakazać tamtego marszu, no, nawiązywał do najbardziej niechlubnych tradycji Hanny Hrynkiewicz-Waltz, która wcześniej próbowała z kolei zakazywać Marszu Niepodległości. No, aczkolwiek ja obserwując jednak ten czas, kiedy Trzaskowski jest prezydentem, to nawet można powiedzieć, jego rządy są jeszcze gorsze niż były rządy Hanny Gronkiewicz-Waltz, właściwie drastycznie gorsze. Zamiana Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na Trzaskowskiego może krótkofalowo podbije Platformie słupki, no, z tych 2% może dobiją i do 10, ale czy nawet kilkunastu, ale merytorycznie to jest zamiana, no, z deszczu pod rynnę. Kidawa-Błońska była nijaka, absolutnie bym na nią nie zagłosował, natomiast no, Trzaskowski to jest kandydat takiej już ultraekstremistycznej lewicy. Gdyby został, nie daj Boże, prezydentem, Warszawa może odetchnie z ulgą, no bo ten człowiek, który z taką premedytacją niszczy miejską infrastrukturę, gdyby przestał być prezydentem, no to prezydentem Warszawy, no to dla Warszawy byłaby dobra wiadomość. No ale gdyby, nie daj Boże, został prezydentem Polski, będzie pewnie prezydentem równie złym, a może i jeszcze gorszym niż Andrzej Duda. Co po raz kolejny udowadnia, że PiS i PO to jedno zło i nie można liczyć na to, że głosując na którąkolwiek z tych partii czy ich kandydatów, będziemy mieli jakiekolwiek zmiany na lepsze. Może gdyby to Trzaskowski wygrał, zmieniłoby się tyle, że władza, zamiast być w rękach jednej mafii, będzie w rękach dwóch. Ale to cały czas będzie wojna tych gangów, które losem obywateli, które wolnością jednostki, wolnościami gospodarczymi w ogóle się nie przejmują. Więc PiS i PO to jedno zło, absolutnie nie można liczyć na którąkolwiek z nich. Natomiast mówię, no, wybór Trzaskowskiego na kandydata Platformy Obywatelskiej pokazuje na to, że Platforma Obywatelska interesy Polaków ma kompletnie za nic. Kompletnie. To jest po prostu tak fatalna, ekstremistycznie lewacka kandydatura, że no, śmiać się po prostu chce, że mogła się na to zdecydować partia, która no, przynajmniej retorycznie nawiązuje do centrowości, a nie do właśnie ekstremistycznej lewicy. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w przyszłym tygodniu.